kochani, bohaterka przyszłej biografii sklepowa Hitlera, przed wami Sylwia Wiszomata, wielkie brawa, moi drodzy! Dzień dobry. Ścierski, ja nie wyglądam jak kobieta? A ty wyglądasz jak mężczyzna? To tak, jestem Sylwia, przyjechałam z Warszawy, robię stand-up od 9 miesięcy, ale moje stand-upowe dziecko jeszcze się nie urodziło, bo jest opóźnione. Teraz wam coś opowiem o Jaworskim. Była sobota wieczór. Miałam wolną chatę. Zaprosiłam Szymona do siebie. Od razu mówię, że się nie ruchaliśmy. Bo powiedział, że się wstydzi. Ja mówię, Szymon, nie wstydź się. I on przestał. Zdjął spodnie, potem kalesony. Ja mówię, Szymon, a majtki? A on mówi, że nie zakładał majtek. To ja się pytam w takim razie, co to jest? Szymon wtedy nic nie powiedział. Rozpłakał się. Ja mówię do niego, no i czego ryczysz? Zepsułeś atmosferę. Jesteś taki sam jak twój ojciec. Teraz przechodząc do roastów. Paweł Ścierski. Mogę ci poprosić, żebyś wstał? Masakra to jest. Chyba ci matka zapominała appetizeru dawać. Pewnie sama piła. A tak już całkiem serio, to w środowisku mówią, że Ścierski jest chorągiewą pierdoloną, bo powiewa na wietrze. Dziękuję ci. Teraz Cezary Pontewski. Może jest lepszym komikiem, ale ja jestem ładniejsza. No, co mam powiedzieć? Ruchaliśmy się raz, ale nie dostałam supportu. Powiedział, że za takie coś to jedynie open mic. I też, czy pytanie do was, czy widzieliście jego materiały w internecie Cezarego? Przecież jak on na tym krześle siedzi, to kalectwo. On tak tymi nogami odpierdala, ale ja pokażę, bo mój stary tak samo robi. I mój stary, jak się napierdoli, to też mówi takie, mówi żarty. I on tak, ja muszę usiąść, zejść. Mój stary też tak robi, bo on też tak, mój stary usiądzie i tak... Przytrzymaj, żeby się nie. Mój stary też tak właśnie, tak siedzi, jak się napierdoli i takie żarty mówi. Sylwia... jak weźmiesz ślub kościelny, to kupimy ci mieszkanie.
Możesz już. Chciałam jeszcze dodać, że krzesłowy znak zodiaku Cezarego to Elżbieta Jaworowicz. Bartosz Zalewski. U niego grałam supporty. Co mogę jeszcze powiedzieć o Bartoszu? Niby robota była, a wrócił. Źle ci tam było. Po co wracałeś? Dobra, nieważne. Jak Zalew pojechał do Stanów, to mówił po angielsku, ale i tak nikt go nie rozumiał. Bo w Polsce po polsku też nikt go nie rozumie. I tak Bartosz jeździ po świecie, szukając zrozumienia. Teraz to miało być nieśmieszne, tylko mądre. Zalew nie ma jeszcze dzieci, ale tak sobie myślę, że to lepiej dla księży, bo po wszystkim to dzieci Zalewa mówiłyby do księdza, tylko nie mów nikomu. Marcin Jagodziński. Wstań, jak do ciebie mówię. Zastanawiałam się, czy dzwonić do ciebie na Dzień Dziadka. Babcia mi o tobie opowiadała. Jak się Iwona urodziła, w sensie moja mama, a ty powiedziałeś babci, że jedziesz na 2 miesiące do Niemiec, na szparagi, i 5 lat cię nie było. Ja mówię, babciu, co ty w nim widziałaś? W tym łysym chuju. A babcia mówi, ten łysy chuj miał kiedyś włosy i motor MZ. Ale się odpierdolił dzisiaj, co? A garnitur do trumny masz? Nie no, trzeba przyznać, że się odpierdolił. Najlepsze sztuczne zęby założył. Umyty, czyściutki, nie śmierdzi. A jeszcze tydzień temu pod Dworcem Wschodnim leżył napierdolony. Takie zwłoki, że mało wrony cię nie zaczęły wpierdalać. Bo Marcin Jagodziński wyszedł z więzienia pół roku temu. Teraz gra supporty Fiedorczuka. Zwykle tak ludzie mają. Lubisz absurd? Absurdem jest to, że tu jesteś, a nie w więzieniu. Kasparek. Zakochałam się. Ale nie w tobie. Tylko w Wolskim. Z tobą gadałam tylko po to, żeby wzbudzić zazdrość Wolskiego. Ale się nie udało. Bo Wolski jest gejem. Jagodziński mi to powiedział. Bo w areszcie śledczym Kraków pod górze miał z nim miesiąc miodowy. Jagodziński, poproszę cię, żebyś wstał jeszcze raz. Jagodziński siedział z Wolskim w jednej sali, celi. Chuj, jeden chuj. Jagodziński siedział z Wolskim w jednej celi, właściwie to nie siedział. Tylko stał, bo jak siedział, to go bolało. Wolski takiego skurwysyna ma. To nie moje słowa, to z Marcina ust wyszło.
Dziwolski go namawiał, mówił mu, że raz to nie pedał. I mówił mu tak codziennie. Jak się Jagodziński dowiedział, że Wolski też jedzie do Wrocławia, to specjalnie spakował dwie pary majtek. Wolski, ty myślisz, że ja nie widziałam, jak ty się dzisiaj na niego patrzyłeś? Widziałam. Dobra, możesz usiąść. Tak, a żeby nie bolało, tak. No dobrze, pani mówi. Teraz Tomasz Kwiatkowski. Tak, możesz wstać też. Pamiętacie lisa z leniwego roastu 5 lat temu? To ten sam. Wszyscy mówią, że jesteś byłym alkoholikiem. Ale wyglądasz, jakbyś dalej pił. Jak się pakowałam do tego Wrocławia, to matka mówi do mnie: Sylwia, ty perfumy lepiej zostaw. Ale ja i tak wzięłam te perfumy, i tak wzięłam, a tobie kupiłam nowe. Masz? Jak nie możesz pić, to chociaż powąchasz. Mój dziadek mówi kiedyś do mnie: Sylwia, pamiętaj, żeby nie był niski i rudy. Ty nie jesteś ani niski, ani rudy. Takie chuj wie co. Akurat z Tomkiem nic mnie nie łączy? Jeszcze. Ostatnio widzę typiarę, która pcha wózek. Myślę sobie, dobrze ci tak. Ale potem patrzę, a to żona Mieszka. I aż mi jej się szkoda zrobiła. W ogóle to żona Mieszka była w ciąży, ale teraz Mieszko jest w drugiej. Mieszko, bo ty wiecznie taki zmęczony jesteś, niewyspany, mówisz, że już nie masz siły, a masz tylko jedno dziecko. A co mają powiedzieć w sierocińcu? Marcel Bieńkowski. Nie musisz wstawać. Marcel Bieńkowski, to nawet nie on. Od razu widać, że to nie on. Bieńkowski by się tak nie umył. Marcel może nie wygląda, ale myśli chujem. Dlatego ma dysleksję, dysortografię i autyzm. To był mądry żart. Marcel, choroby weneryczne znasz? To stąd ta wysypka na prawej ręce. Dobra, teraz będzie na pieniądze. Bo to nie są prawdziwe pieniądze. No ktoś się tak przebrał. Trzeba być trochę nie tego, żeby tak odpierdalać. Fajny hełm. To Kaliszka się przebrał. Nie chciał się pokazywać, bo taki ładny jest.
Powiem ci, Kaliszka, że teraz przynajmniej jesteś coś wart. Ja wiem, że w tych żartach było mało o pieniądzach, ale kulturalni ludzie nie mówią o pieniądzach. Wolski takiego skurwysyna ma. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, Sylwia Wiszowata, Boże Święty! Ale, że ten hełm, to chodzi o włosy, czy o ten, nie, o kask, nie? Jezus, takiego, powiem wam, takiego kasku to u nas nie było z 70 lat.